Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Izek i to właściwie taki pierwszy vlogowy materiał w tym roku 2019, który zaczął się dla mnie niesamowicie, bo zaczął się przecież od wygranej na turnieju ROG, później Bizakobors, drużyna CS dostała się do MDL-a, do drugiej najważniejszej ligi po SL Pro League, no i oczywiście 2 miliony subów stuknęły na YouTubie, także za to wszystko wam dziękuję, za wsparcie, za miłe słowa, ale właściwie to nie o tym chciałem dzisiaj pogadać, jeszcze jakiś film na pewno będzie 24-godzinny stream na 2 miliony subów, takie są plany, ale dzisiaj chciałem pogadać, słuchajcie, o tej miłości do Counter-Strike'a, która mi ostatnio wróciła. Jak widzicie pewnie na streamach, albo jak nie widzicie, to zapraszam, bo ostatnio u mnie, słuchajcie, na streamach jest tylko CSGO. W tym roku, tak jak streamuję, moi drodzy, 21 stycznia, kiedy to nagrywam, 21 dni tego roku i 21 dni gram tylko w CS-a właściwie na streamach, moi drodzy. W nic innego. Nie w Fortnite'a, nie w jakieś inne gierki, chociaż na pewno jakieś inne gierki też będą i Fortnite pewnie też w jakimś tam stopniu wróci, ale przez to, co się wydarzyło na ROG, to wróciła mi taka chęć i taki głód do grania w Counter-Strike'a. No i właśnie, tutaj może tak słowem wstępu troszeczkę... od czego się to wszystko zaczęło. Ja jeszcze tylko, zanim w ogóle zacznę, moi drodzy, to tylko powiem, że ostatnio jeszcze składałem komputer razem z T-Voltem, komputer dla zwycięzcy, bo był przecież taki konkurs od Intela z procesorem Intel Core i7 i to składanie komputera, bo już komputer złożyliśmy, będzie na kanale Computronic Gaming, także zachęcam was do obejrzenia już niedługo. No to właśnie, wracając do rozmów, to czemu u mnie tak troszeczkę CSGO zniknął, czemu się pojawił Fortnite i w ogóle, i moi drodzy, to nie dlatego, że ktoś mi płacił i dlatego przestałem grać w CS-a i dlatego zacząłem grać w Fortnite'a, tylko w Counter-Strike'u zaczęło mi brakować jakichś takich emocji, rywalizacji, bo wiele osób myśli, że Counter-Strike to była moja ulubiona gra zawsze i w ogóle, to nieprawda, ja to zawsze byłem miłośnikiem RPG-ów i w ogóle w Counter-Strike'u zacząłem grać dlatego, że brakowało mi sportowej rywalizacji, tak, że chciałem, czułem taką potrzebę, żeby rywalizować i to mi dał Counter-Strike tak naprawdę i dlatego zacząłem grać w CS-a, dlatego miałem drużynę, dlatego jeździłem na turnieje, bo uwielbiałem właśnie tę rywalizację w Counter-Strike'u i to mnie w tym wszystkim napędzało, a przez pewien okres, kiedy byłem streamerem, kiedy sobie grałem, wiecie, było fajnie, casualowo, spoko, ale przez pewien czas po prostu nie czułem tych emocji w Counter-Strike'u, jakby tak, i to w pewnym stopniu dał mi też Fortnite, bo tutaj jakby... trzeba było się mierzyć znowu z nauką gry, prawda? Do tego były turnieje z wielkimi pulami nagród, co też mnie, jak jestem tutaj, na pewno napędzało w przypadku Fortnite'a, a w CSGO u mnie był taki przestój, bo nie czułem tego po prostu, tak? Musiałem sobie od Counter-Strike'a odpocząć i w ogóle, i tutaj właściwie podziękowanie dla was, bo zastanawiałem się, czy w ogóle robić ROG w tym roku, czy mam być kapitanem, bo dostałem zaproszenie do bycia kapitanem po raz kolejny i zastanawiałem się, czy w ogóle to robić. No i właśnie, no i to wy mnie namówiliście, bo pytałem was właściwie na fanpage'u, czy robić i mówiliście, że oczywiście, że ja, że nie wyobrażacie sobie nikogo innego niż ja, więc dlatego się to udało ogarnąć. Pojechałem, wygrałem, słuchajcie, i właśnie dzięki wam właściwie wrócił mi ten głód, także to jest taka ciekawa sprawa, słuchajcie, że jakby wy żeście trochę narzekali, że nie ma tego CS-a, że ja zostałem stworzony przez CS-a, że u mnie ten kanał to powinien być CS-owy głównie, ja tego CS-a wam nie dostarczałem, bo tego nie czułem, a nie chciałem robić tego w jakiś tam sposób sztucznie, czy się zmuszać do tego, ale właśnie przez to, że wy mi namówiliście na to ROG, poleciałem i ta radość z gry mi wróciła i teraz, słuchajcie, na streamach właściwie jest tylko CSGO, także wpadajcie na streamy koniecznie. Więc chciałem wam powiedzieć właśnie, jak to z mojej perspektywy wyglądało, właśnie przez to, że wygrałem to ROG, że znowu poczułem tę rywalizację, tak, że znowu mogłem powalczyć, mogłem zagrać na takim turnieju, jeszcze śmiesznie, bo były te streamy spowe, więc mogliście posłuchać mnie, komunikacji i tak dalej, to właśnie jakby to wszystko odżyło we mnie i wróciłem do Polski ze Szwecji i zacząłem znowu grać w tego Counter-Strike'a i słuchajcie, ostatnio mam teraz 65 godzin w ostatnie 2 tygodnie na Steamie w CSGO, co jest w ogóle rekordem, nie wiem od kiedy, i faktycznie to jest właściwie tylko na graniu, nie na komentowaniu, tylko po prostu wchodzę sobie w tego PPL-a, w Polish Pro League, czyli ten taki face it dla progamerów z Polski i cisnę i powiem wam, że forma leci do góry, czuję się coraz pewniej, coraz więcej myślę podczas gry, nie latam jak zwierzak, tylko coraz więcej myślę, coraz więcej smoke'u sobie przypominam, także naprawdę tego Counter-Strike'a gra mi się strasznie, strasznie przyjemnie. Zresztą ogarnąłem sobie też ostatnio w CSGO troszeczkę inne ustawienia, ustawiłem sobie G-Synca w monitorze i z tym
faktycznie gra się dużo lepiej. Mam naprawdę tak płynną gierkę, jakiej nie miałem nigdy, a to wszystko zaczęło się w Szwecji, bo przyjechaliśmy na miejsce do Szwecji, tam mieliśmy ustawione komputery dla wszystkich drużyn i odpalam sobie CS-a, a tam, no, tam był Intel Core i7, na którym zresztą ta gierka chodziła tak płynnie, że już byłem w szoku i naprawdę pozazdrosiłem sobie, myślałem, że mam lepszego kompa, bo ja mam Intel Core i9 u siebie w domu teraz, a gra mi chodziła lepiej tam na miejscu niż w domu, nie wiedziałem dlaczego. Przez pewien czas miałem stary komputer jeszcze, tak, tam miałem Intel Core i7 w ogóle chyba piątej generacji, gdzie to już z tymi FPS-ami, gdzieś tam przy streamowaniu Counter-Strike'a już bywały problemy, teraz dostałem nowy komputer właśnie z Intel Core i9, w ogóle dziewiątej generacji i gra mi zaczęła chodzić w końcu płynnie, na streamach też, więc w ogóle gra mi się mega przyjemnie. No więc właśnie, więc taki materiał właściwie na początek roku, taki vlogowy, żeby wam po prostu powiedzieć, że trochę wrócił stary Izak, bo czekaliście też na to, kiedy znowu będę grał w CS-a regularnie i w ogóle i trochę wrócił właśnie, wrócił ten głód u mnie grania w CS-a, także naprawdę, że wstaję i tak już się nie mogę doczekać, kiedy odpalę streama, kiedy sobie popykam w CS-a i myślę sobie, czy sobie ustrzelę jakiegoś ace'a albo wygram jakiegoś klacza, tak to jest, słuchajcie, i coraz więcej zaczynam myśleć o CS-ie, nawet mi się śni CS teraz, także w ogóle jakaś masakra, co się dzieje. Więc po prostu w najbliższym czasie spodziewajcie się dużo Counter-Strike'a na streamach, na YouTubie też zapewne. Na pewno będę chciał ogarnąć jakieś inne gierki też, żeby też się nie przejeść trochę tym CS-em, żebyście wy się nie przejedli CS-em na streamach, więc na pewno coś tam będę planował, jakieś różne gierki. Na pewno chcemy tego Rasta z Pago odpalić na streamie, myślę też o Sea of Thieves, żeby może sobie z Sajem pograć, może z Pago też, zobaczymy jak już dostanie bana oczywiście. Także tak to wygląda. No i cóż... Teraz pewnie wam tylko brakuje jeszcze, żebym wrócił z serii Overwatch i taki plan jest, żebym jakiś opening też nagrał. Taki plan jest, zresztą tej ostatniej skrzynki chyba żadnego openingu na YouTube'a nie nagrałem w końcu, więc wiszę wam przynajmniej jeden opening. No i normalnie przenosimy się w czasie do 2016 roku. Mimo, że to jest rok 2019, to dla mnie się zaczyna niesamowicie. No słuchajcie, no, powiem, że dla mnie to jest powrót do przeszłości. Dosłownie. Nie wiem, jak wy się czujecie, kiedy oglądacie streamy, ale gra mi się w tego CS naprawdę mega przyjemnie. No i to tak właściwie tyle. Ja chciałem sobie tak po prostu porozmawiać z wami, pogadać do was właściwie taki pogadankowy materiał, zaprosić was na streamy przy okazji, bo tak jak mówię, na streamach jest CS, ludzie widzę cały czas są w szoku, dostaję jakieś komentarze, czy na Facebooku, czy na Instagramie, że Izak to pewnie Fortnite'a cały czas, a tutaj się okazuje, że u mnie właściwie tylko CS w tym roku. Także, moi drodzy, mam nadzieję, że CS jeszcze w waszych sercach nie umarł, a jak umarł trochę, to wpadajcie do mnie na streamy, to może przywrócę go trochę do życia. Wirtusi będą grali już od tego tygodnia, zdaje się, znowu mecze w SAMDL, zobaczymy jak tam w ich nowym składzie, także no liczę, że CS trochę odżyje, tak jak odżył w mojej głowie, w moim sercu i tak jak odżył u mnie na streamach. Cóż, dzięki, że oglądaliście do końca. Zostawcie łapkę w górę, jak wam się podoba pomysł starego Izaka w nowym roku. No i cóż, i trzymajcie się ciepło i do zobaczenia na streamach. Cześć!